Kolędnicy z Gwiazdą, bo tak nazywa się grupa, powstali w 1999 roku. Inicjatorami stworzenia dziecięcej grupy kolędniczej byli Jan Ryś, folklorysta z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Szanowie, Irena Pietrzych z Szanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego oraz Urszula Niemczyk ze Szkoły Podstawowej w Luszowicach. Od 2001 roku opiekunem grupy została Urszula Palka, która z sukcesami prowadzi zespół do dziś. Jak przyznaje, chętnych do kolędowania nie brakuje, choć nie zawsze tak było. Na początku były problemy, jak zaczynałam pracę, bo tych, którzy mieli dobry głos, to nie bardzo chcieli. Ci, którzy mieli głosy różniące się, a w regulaminie nie mogą takie być, musiałam mobilizować na zasadzie, że albo kręcili gwiazdą, albo ruszali tylko ustami. Także różnie to bywało przez te 15 lat. Podczas spotkania jubileuszowego goście mogli nie tylko posłuchać o historii grupy, ale także dowiedzieć się nieco więcej o ich sukcesach. W szkole zorganizowano wystawę prezentującą dokonania kolędników z Luszowic. Grupa od wielu lat wygrywa Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Szanowie i z powodzeniem prezentuje ten rejon małopolski na pastuszkowym kolędowaniu w Podegrodziu. Goście jubileuszu mieli okazję także obejrzeć występy grupy. Udział w wielu przeglądach i zajmowane tam wysokie miejsca sprawiły, że praca z kolędnikami daje nie tylko radość i satysfakcję, ale także prestiż. Jesteśmy medialni już teraz, bo i w ogólnopolskich przeglądach i tutaj w szkole to 15-lecie. No jest to naprawdę duży sukces. Ciężka praca, bo czasami załamywałam ręce i chciałam rezygnować, ale jakoś udało się pewnym osobom, że przetrwałam. Dziecięce grupy kolędnicze to niestety rzadkość. Widać to choćby podczas przeglądów w Szanowie, gdzie pojawia się takich zespołów niewiele. W tym roku podczas Herodów zaprezentowały się tylko dwie grupy dziecięce. Tym bardziej należy więc młodym kolędnikom z Luszowic życzyć wytrwałości i dalszych sukcesów. A czego sami sobie życzą z okazji jubileuszu? Kolęda w Luszowicach zaczyna nabierać coraz większego blasku. Mam nadzieję, że ludzie przekonują się coraz bardziej i chętnie przyjmują kolędników w swoje progi. Dodajmy, że podczas uroczystości z okazji 15-lecia istnienia grupy zaprezentowali się także kolędnicy z nieco większym doświadczeniem, czyli Herody z Bolęcina. Rozgłaszali, że nas skąd przynieść nie dali. Hej, kolęda, kolęda.